Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Jestem już w Polsce, jak sami widzicie, ledwo zdążyłem się rozpakować, a tu docierają do nas takie informacje. Między innymi Rockstar zapowiedział DLC wakacyjne, które ukaże się jak na wakacje, na to DLC letnie wyjątkowo wcześnie, bo jak sami widzicie 13 czerwca, chyba że Rockstar planuje dwa update'y, ale wątpię. Jakby były dwa, to byłoby super, ale nic na ten temat nie wiadomo. Wiemy na razie to, że pojawi się DLC 13 czerwca, czyli już za półtora tygodnia, jeśli dobrze liczę, półtora tygodnia. Jest artykuł na ten temat, który sobie tutaj zaraz przeczytamy. W ogóle też na kanale już zapowiedziałem Daily Streaka, o którym ostatnio mówiłem na live'ach. Także jest to forma codziennych live'ów, gdzie z zasadami tego Daily Streaka możecie się tutaj zapoznać w opisie na dole, jak sobie tutaj zjedziecie. Ale przechodząc do tematu. Co tutaj jest napisane w artykule? On jest dosyć obszerny, ma tutaj bardzo dużo screenów, jak sami widzicie. Możemy zaobserwować kilka nowych pojazdów, które się w tym DLC pojawią. Ale może tak z takich ważniejszych informacji. Jest to DLC, które opiera się na Meriwether. Tak jak tutaj jest napisane, że ci szemrani zabójcy na zlecenie próbują wyeliminować najemniczą konkurencję w południowym Sandras dla różnych wolnych strzelców z kryminalnego podziemia. To może być kropla, która przeleje czarę goryczy i tak dalej, i tak dalej. Czyli wygląda to trochę na jakieś DLC takie trochę bojowe, aczkolwiek zobaczymy, może jakieś kolejne pojazdy bojowe się pojawią. Mam nadzieję, że nie jakieś nowe opresory, ale tutaj chyba Rockstar już wyciągnął jakąś lekcję. Ale dalej, z takich ważniejszych informacji. Doskonały mechanik lotniczy i as przez tworzy Charlie Reed zbiera szpadron doborowych lotników i najemników znanych jako Anioły Los Santos, by wykonywać dochodowe, prywatne zlecenia, kraść tajne dane serwerowni, przeprowadzać ataki i zrzucać bomby na różne atrakcyjne cele. Charlie, jest to po prostu postać, która się pojawiła między innymi w DLC z hangarami, z tym całym biznesem lotniczym, przemytniczym. Jest to też postać, którą możemy wybrać choćby w napadach na kasyno jako strzelca, chociaż bardzo rzadko, chyba mało kto go wykorzystywał, bo to się po prostu nie opłacało. Ale w każdym razie kolejna postać, która będzie nam zlecać jakieś zadania. W ostatnim DLC z tych postaci fabularnych był dr Friedlander, znany z fabuły jako terapeuta Michaela, teraz dostajemy tutaj Charlie'ego, także może też poznamy bardziej jego historię. I dalej, kolejna ważna informacja. Z pomocą Charlie'ego przykształcie Avengera w podniebne centrum dowodzenia zawierające panel operacyjny i ulepszenia broni. Wykonacie też nowe zadania polegające na przemycie cennej kontrabandy drogą naziemną oraz natraficie na spontaniczne okazje, by zaatakować ruchome cele i w ten sposób zdobyć dodatkową gotówkę oraz dobra. Czyli wygląda na to, jakby Avenger miał dostać jakieś ulepszenie. Przynajmniej tak to brzmi. To jest dosyć ciekawa sprawa, bo Rockstar niezbyt chętnie ulepszał coś, co już było dodawane w poprzednich DLC. Raczej starali się po prostu dodawać coś nowego, jakąś nową posiadłość, jakiś nowy biznes, jakieś nowe pojazdy. A tutaj chcą zrobić upgrade czegoś, co już jest w GTA. Tak to wygląda. Zarówno nowi, jak i doświadczeni przemytnicy będą mogli skorzystać z nowych ulepszeń dla Avengera i hangaru, w tym możliwości przechowywania i modyfikowania Avengera w hangarze, a nawet przechowywania i korzystania z Avengera bez posiadania hangaru czy bazy. Czas zacząć przygotowania, załatwcie najlepszy sprzęt drużynie, ogarnijcie hangar, zatankujcie Avengera i poćwiczcie przemyt towaru, bo czeka was prawdziwa walka. Czyli tutaj się wspomina nawet o ulepszeniu hangaru, więc nawet ten hangar tutaj przejdzie jakieś drobne zmiany. Akurat teraz mieliśmy tydzień, gdzie była premia na to całe DLC, na ten cały biznes hangarowy. Kolejne ważne informacje. To nie wszystko, co oferuje nowa aktualizacja do GTA Online. Czekają też nowe wydarzenia w trybie swobodnym, nowy taktyczny SMG idealny do strzelania podczas jazdy, codzienne próby czasowe i wiele więcej. W ogóle zwróćcie uwagę, że codzienne próby czasowe, nie tygodniowe, które mieliśmy do tej pory. Tego lata ruszcie w przestworze. Oprócz tego usprawniona zostanie także cała rozgrywka w GTA Online oraz dodane zostaną funkcje, o które prosili gracze. Na przykład dzwoniąc do MMI będzie można odebrać wszystkie zniszczone pojazdy jednocześnie. Według mnie naprawdę zajebista opcja, bo to było trochę irytujące, jak mieliście zniszczonych bardzo dużo pojazdów i każdy z nich osobno trzeba było przeklikiwać. I za każdym razem trzeba było wyciągać ten telefon, wybierać numer
i każdy ten pojazd kliknąć osobno. Teraz będzie to można wszystko zrobić jednocześnie, także drobnostka, ale przydatna. Do menu ustawień zostanie dodana nowa alternatywna opcja kontroli sprintu. Przytrzymaj, aby biec sprintem, czyli też drobnostka. Możliwość dodawania opisów do garaży, aby łatwiej można było odszukać ulubione pojazdy. I to jest też świetna sprawa, bo teraz będzie można na przykład sobie dodać opis, że samochody na przykład na zloty, samochody do wyścigów, albo nie wiem, jeden garaż będzie można nazwać SUVy, drugi garaż super samochody, trzeci garaż na przykład motocykle. Także według mnie też przydatna opcja. Dalej, Eudora i Broadway staną się dostępne do zleceń taksówkarskich po zastosowaniu oznaczenia dla taksówkarzy. I to jest coś, co się powinno już pojawić w DLC, kiedy te pojazdy zostały dodane. Ogółem są to pojazdy, większość z was je raczej powinno kojarzyć. Po prostu Rockstar jakiś czas temu, jak prowadzał biznes taksówkowy, to dodane zostały też te pojazdy, które można było na taksówkę przerobić, ale nie można było nimi wozić klientów. Teraz będzie taka opcja. Czy to jest coś fajnego? To wypadałoby takie coś dodać, skoro już można z tych samochodów zrobić taksówki, jednak no powiedzmy sobie szczerze, ile ludzi wykorzystuje ten biznes taksówkowy. Jest to totalnie rzecz nieopłacalna, trochę taki można powiedzieć zapychacz. Byłoby to coś w porządku w 2013 roku, kiedy GTA się pojawiało, kiedy GTA Online dopiero co zaczęło się rozwijać. Na tą chwilę raczej jest to po prostu taki zapychacz. Ale powinni to już zrobić w momencie, kiedy ten biznes taksówkowy był dodany. Dalej, aktualizacje kreatora, które dodadzą nowe rekwizyty i opcje pogodowe, w tym śnieg. To też może być fajne, bo może gracze potworzą kolejne jakieś fajne akcje. Nic ciekawego. Dobra, no to tak podsumowując to, co tutaj mamy przedstawione. Fajnie, że Rockstar coś dodaje. Fajnie, że już 13 czerwca. Aczkolwiek będzie to kolejna, wydaje mi się, mało aktualizacja. Ostatnio Rockstar nas zbytnio nie rozpieszcza tym dodawanym contentem. Dodają zazwyczaj takie rzeczy, które można ograć 2-3 godziny i koniec. I już się do tego contentu nie powraca. I wydaje mi się, że to DLC może być podobne. A szkoda, bo naprawdę już od Caio Perico i tych zleceń w agencji też nie było żadnego takiego większego DLC. A przydałoby się, ale też Rockstar wszystkie siły widocznie rzuca na tworzenie GTA 6, albo po prostu rozbijają ten content bardzo w czasie, tak jak to było ostatnio, nie? Gdzie dodali małe DLC, ale później jeszcze się gdzieś pojawiał ten biznes taksówkowy, później się jeszcze gdzieś pojawiały te napady na te jakby mieszkania, bazy, nie wiem jak to nazwać w sumie, ale chyba wiecie, co mam na myśli, albo te zrzuty ładunku. Czyli takie drobnostki, które były dodawane tam co ileś tygodni, więc może Rockstar teraz planuje podobnie to rozplanować. Chociaż ja bym wolał jedno porządne DLC na miarę Caio Perico, to byłoby coś świetnego. Ale 13 czerwca, dosyć wcześnie jak na takie DLC wakacyjne, więc może Rockstar planuje jeszcze coś przez wakacje, może jakieś właśnie drobnostki, tak jak powiedziałem. Może jeszcze jakieś dodatkowe DLC, a może wreszcie długo wyczekiwana jakaś bardziej oficjalna zapowiedź GTA 6. Bo też się o tym mówi ostatnio dużo. Też nagrywam ostatnio dla was content na kanale na temat GTA 6 i też gdzieś tam czuć w powietrzu, że jesteśmy gdzieś na ostatniej prostej do jakiejś oficjalnej informacji, więc może to też, może też Rockstar właśnie na środek wakacji zaplanował taką informację a propos szóstki. Więc może dlatego teraz tak wcześnie dostajemy to DLC. Zobaczymy. Tyle w tym odcinku. Myślę, że jeśli ktoś z was subika nie ma na kanale, to warto zostawić tam na dole, bo jeśli się pojawią jakieś informacje, to będę kolejne filmy na ten temat nagrywał, także można zostawić tego subika, żeby nie przegapić. Łapkę w górę dla zasięgu. Będą też w najbliższym czasie znowu filmy na temat GTA 6, bo teraz wróciłem, jest czas, żeby znowu do tego kontentu powrócić. Będzie live z prezentacji DLC 13 czerwca, na którego was zapraszam. I zapraszam też na Daily Streaka, który rozpoczyna się już 3 czerwca. Czyli jak to dla was nagrywa, w sumie też publikuję ten film. To jest to, jutro się to zaczyna. Także tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.